Cześć. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci podpowiedzieć, w jaki sposób możesz nauczyć się troszeczkę lepiej odróżniać przekazy intuicyjne od przekazów zmyślonych. Wiele osób zastanawia się, kiedy tak naprawdę podpowiada im coś intuicja, a kiedy na przykład mówi im coś głowa. Wiele osób nie do końca potrafi rozróżnić, kiedy przekaz pochodzi, że tak powiem w cudzysłowie, ze źródła, a kiedy przekaz pochodzi tylko i wyłącznie z ich głowy i jest na przykład zmyślony. No i w dzisiejszym materiale postaram się pomóc Ci troszeczkę lepiej to wszystko ogarnąć. Aby to lepiej zrozumieć, chciałbym posłużyć na wstępie przykładem. Wyobraź sobie proszę, że jesteś na przykład muzykiem, że jesteś osobą, która tworzy muzykę, osobą być może, która śpiewa. No i teraz powiedzmy, że każdego dnia coś tam sobie w cudzysłowie rzeźpisz, coś tam sobie tworzysz. No i przychodzi dzień, kiedy jesteś osobą wysoce, na przykład wesołą, wysoce taką, powiedzmy, kochliwą, osobą o, na wysokim poziomie wibracyjnym. No i teraz na, w tym konkretnym dniu, Twoja ekspresja będzie, powiedzmy, z Ciebie bardzo mocno na przykład płynąć. Będziesz z Ciebie wylewać się na przykład radość, szczęście, miłość, będziesz mieć multum inspiracji do tego, żeby tworzyć jakąś muzykę czy piosenki. I automatycznie to będzie z ciebie po prostu się wysypywać, będzie to wszystko z ciebie wylatywać. No i teraz przychodzi, powiedzmy, inny dzień, dzień, w którym na przykład e, wiele rzeczy ci się powiedzmy nie układało, wiele rzeczy na przykład nie szło po twojej myśli, jesteś obecnie osobą trochę rozgoryczoną, sfrustrowaną, być może nawet złą. No i teraz w tym dniu również planujesz przekazując się swoją muzyką, ponieważ powiedzmy jest to twoje odskocznia od codzienności, i robisz to każdego dnia. No i teraz tego dnia już, czu zaczynasz czuć, że to z ciebie tak do końca nie płynie, a jeśli nawet jakoś tam z ciebie wychodzi, to czujesz, że ta muzyka jest trochę inna, tak jak powiedziałem. Jest ona trochę taka na poziomie rozgoryczenia, na poziomie złości, na poziomie frustracji. I zupełnie inne tony z ciebie wówczas wychodzą, zupełnie inna ekspresja niż, było, niż miało to miejsce dzień na przykład wcześniej. No i teraz przychodzi jeszcze inny dzień dzień, w którym ci się znowu powiedzmy coś nie układa dzień, w którym wiele jakichś powiedzmy codziennych wydarzeń sprawia, że czujesz, że jesteś osobą smutną, przygnębioną. Wiele jakichś sytuacji czy zdarzeń tak naprawdę ściąga cię wibracyjnie w dół, przez co po prostu masz w sobie dużo smutku. No i dzisiejszego dnia, oczywiście, też tworzysz muzykę, też się zajmujesz tym, czym wcześniej. No i ta ekspresja znowu jest w tym momencie troszeczkę inna. Znowu wys wysypuje się z ciebie dużo powiedzmy jakiejś muzyki, dużo jakichś piosenek, ale one. Po Ponownie są na jeszcze niższym poziomie wibracyjnym. Znowu schodzimy niżej z tą naszą ekspresją, przez co ta muzyka, tak jak już zaznaczyłem, jest trochę smutniejsza, trochę taka, powiedzmy, bardziej melancholijna, jest w zupełnie innym tonie niż miało to miejsce w poprzednich dniach. No i teraz, oczywiście, ja mógłbym z tymi dniami tak dalej to wszystko zmieniać, skalować i powtarzać, ale zmierzam do tego, że nasza ekspresja, to co tak naprawdę przychodzi do nas, jakieś myśli, jakieś, Przeczucia, jakieś obrazy, nawet czy cokolwiek innego, jest bardzo zależne od tego, na jakim poziomie wibracyjnym obecnie się znajdujemy. I teraz, jeśli chcemy mieć pewność tego, że przekazy, które do nas przychodzą, przychodzą ze źródła, przychodzą powiedzmy od naszych przewodników duchowych, od naszego na przykład wyższego ja, czy jakiegoś innego wyższego, powiedzmy w cudzysłowie, bytu. To musimy mieć pewność dotyczącą tego, że jesteśmy na możliwie maksymalnym dla nas poziomie wibracyjnym, ponieważ najczystsze energie z założenia wibrują na najwyższych możliwych częstotliwościach. No i teraz, jeśli, tak jak powiedziałem, my nie zadbamy o, powiedzmy, nasze samopoczucie i na przykład przed jakąś tam ekspresją, przed zrobiłem czegoś, co robimy na co dzień, nie podniesiemy naszego poziomu wibracyjnego, tak naprawdę możemy doświadczyć tego, że Przekazy, które płyną przez nas w tym momencie, tak naprawdę, nie pochodzą ze źródła, nie są na przykład intuicyjne, nie są takie jakby lekko płynące ze źródła, tylko wówczas mogą się okazać, że są takie ciężkie, na przykład kleiste, takie, jak powiedziałem, melancholijne. Niekiedy na przykład, powiedzmy, będziemy mieli takie negatywne, toksyczne, aroganckie, czy wręcz gniewne, że tak powiem, przekazy. I w tym momencie, możemy mieć bardzo dużą pewność dotyczącą tego, że te przekazy nie pochodzą ze źródła, tylko po prostu przychodzą tak naprawdę z tego, co nam się wydarzyło w życiu. Są następstwem naszych, powiedzmy, codziennych jakichś tam bolączek, naszych codziennych sytuacji. I teraz, jeśli sobie to poukładasz w głowie i zdasz sobie z tego sprawę, to pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę przy interpretacji przekazów, które do nas płyną, to rozróżnienie dotyczące tego, z jakiego poziomu wibracyjnego te przekazy do nas płyną. I teraz z założenia, jeśli przekaz będzie płynął ze źródła, jeśli on będzie intuicyjny, to będzie miał na celu coś dobrego dla nas. No, no bo nasze wyższe ja, nasi przewodnicy duchowi, jakaś wyższa siła, w zależności od tego w co wierzysz, nie będzie miała na celu zrobienia nam czegoś złego. Ta, ta wyższa siła będzie chciała nam pomóc, będzie chciała jakoś nas poprowadzić, będzie chciała, abyśmy zrobili coś, co w przyszłości, nawet jeśli teraz to będzie niekomfortowe, coś, co w przyszłości jakoś nam w naszym życiu powiedzmy zaowocuje. No i teraz. Wówczas, jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to bardzo często te przekazy będą przeciwstawne do tego, co my obecnie czujemy. Czyli innymi słowy, jeśli na przykład będziesz mieć, powiedzmy, gorszy dzień, będzie w tobie dużo smutku, żalu, rozgoryczenia, gniewu itd., to się może okazać, że wiele jakichś tam przekazów, które tobie, mimo tego, że tobie się wydaje, że płyną ze źródła, tak naprawdę nie będą płynęły ze źródła i będą płynęły wbrew Twoim emocjom, które obecnie odczuwasz. Zmierzam do tego, że jeśli czujesz w sobie, powiedzmy na przykład, inspirację, żeby dajmy na to iść, załóżmy do parku, przykładowo, tak? Odsuńmy się na moment od przykładu dotyczącego muzyki. Powiedzmy, że czujesz inspirację z jakiegoś powodu, żeby iść do parku, ale obecnie na przykład masz mało, bardzo mało energii, jest ci z jakiegoś powodu przykro, jesteś... Coś... Na przykład na niskim poziomie wibracyjnym i na przykład ci się nie chce iść do parku. Ale czujesz, że gdzieś tam trzeba do tego parku iść, ale to są myślisz, że po co, no, pogoda jest na przykład kiepska, nie mam powodu, żeby tam iść, nie wiem, dlaczego to czuję. No i się to może okazać, że właśnie to jest jakiś tam przypływ inspiracji, który ma spowodować, że coś tam się wydarzy, może kogoś spotkasz, może coś zobaczysz, co podniesie jakiś Twój poziom wibracyjny, może czegoś doświadczysz, czego masz doświadczyć, bo cię to w jakimś stopniu rozwinie. No ale biorąc pod uwagę to, co obecnie czujesz. Zakwestionujesz to, przy, przyciągniesz do swojego życia wiele innych, jakichś tam e, argumentacji, które tak naprawdę potwierdzą to, że w sumie to nie muszę, nie, nie powinienem, nie powinnam i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest właśnie pierwsze znaczenie tego, które dotyczy e, przekazu, rozróżnienia przekazów z naszej głowy, a przekazów intuicyjnych. Przekazy intuicyjne bardzo często będą, że tak powiem, w cudzysłowie, e, działały wbrew naszej woli. I teraz druga rzecz, i tu na moment wrócimy do przykładu muzyka. Pomyśl sobie o, ponownie o tej osobie, która tworzy muzykę, powiedzmy gra czy śpiewa. No i teraz taka osoba, załóżmy, wychodzi do ludzi. Zmieńmy trochę warunki środowiskowe. Powiedzmy, że ta osoba, na przykład, tak jak wiele osób często gra na przykład w jakimś miejscu publicznym, jest osobą, jakimś takim grajkiem, powiedzmy, grającym na zewnątrz. No i teraz, gdy ta osoba na tych różnych poziomach wibracyjnych wraża w jakimś stopniu swoją ekspresję. No to wiele osób, które zobaczy to z zewnątrz, również będąc na różnych poziomach wibracyjnych, w jakim stopniu oceni tą ekspresję. No i teraz my bardzo często bierzemy pod uwagę za mocno to, co inni sobie pomyślą na nasz temat, czy to w jakiś sposób ocenią to, co my robimy. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś taką osobą, która właśnie gra w miejscu publicznym. No i wiele osób na przykład może podejść i po, powiedzmy wyrazić swoją opinię nawet niesłownie, ale na przykład miliką twarzy, przejść obojętnie obok. Wiele osób może tak naprawdę, nie wiem, e, ocenić Cię w jakim stopniu. Będziesz wiedzieć, że ktoś Cię obgaduje na przykład i tak dalej, i tak dalej. No i teraz bardzo dużo osób e, postępuje w ten sposób, że za mocno, taki jak powiedziałem, bierze pod uwagę to, co inni właśnie robią, to, co inni... E, to, w jaki inny sposób ludzie oceniają naszą pracę, to co my robimy, i na tej podstawie bardzo często zmienia przekazy intuicyjne, które wcześniej z nas płynęły. Zmierzą do tego, że jeśli masz pewność i masz fajne poczucie tego, że Twoje przekazy płyną z Ciebie, masz mniej więcej, chociaż, chociaż mniej więcej, poczucie tego, że to jest Twoja własna ekspresja, czujesz, że należy coś zrobić. I będąc w takim położeniu na przykład Zobaczysz, że ludzie reagują troszeczkę inaczej niż Ty chcesz, żeby reagowali. Nie do końca są przychylni temu, co robisz. Nie do końca mi się to na przykład podoba. Nie do końca to tak naprawdę wspierają, i tak dalej, To jeszcze nie znaczy, że należy coś zmieniać. Ponieważ tak jak powiedziałem, ty będąc na innym położeniu wibracyjnym i oni będąc na innym położeniu wibracyjnym, możecie się po prostu minąć. Swoimi przekazami. I jeśli powiedzmy ty będziesz na wysokim poziomie wibracyjnym, na poziomie, gdzie tak naprawdę możesz mieć dużą pewność tego, że to jest Twoja ekspresja, na którą cię prowadzi Twoja własna intuicja, a dokoła Ciebie będzie dużo smutnych, przygnębionych, rozgroczonych, rozgniewanych osób, to wtedy tak naprawdę jeśli oni nie polują tego, co robisz, to bardzo często to może być tak naprawdę komplement, bo Pokazujesz im coś, czego być może oni nie do końca chcą e, tak naprawdę teraz doświadczyć, bo są w takim a nie innym położeniu, nie są z tego położenia wyjść, i Twoja ekspresja może trochę e, ich rozgoryczyć, może trochę tak naprawdę denerwować ich, e, w cudzysłowie, wewnętrzne demony. I przez to, jeśli w tym momencie za bardzo się przywiążesz do ich oceny, za bardzo zwrócisz uwagę na to, w jaki sposób oni reagują, to nieświadomie, nawet bardzo często, możesz sobie pozwolić na to, aby oni tak naprawdę ściągnęli Cię do swojego poziomu wibracyjnego. I zmierzam do tego, że po pierwsze musimy uważać właśnie na to, z jakiego my poziomu wibracyjnego operujemy, z jakiego poziomu my wyrażamy siebie i mieć pewność tego, że jesteśmy na możliwie najwyższym poziomie wibracyjnym, po to, aby ta ekspresja była jak najczystsza, jak najbardziej płynęła ze źródła. Aby była w 100% zgodna z nami. I druga rzecz, musimy patr patrzeć na to, z jakiego poziomu wibracyjnego ludzie dookoła nas na oceniają to, co my robimy. Ponieważ niezależnie od tego, czy ja przyjmę tutaj przykład muzyka, czy kogokolwiek innego, to każdy z nas ma styczność w takim czy innym stopniu z ludźmi na zewnątrz. Każdy z nas jakoś wpływa na innych. Generalnie wszystko jest połączone, jeśli nawet tego nie widzimy, to energetycznie i tak jakoś tam na siebie wpływamy. Więc jeśli zobaczysz, że ludzie reagują tak, a nie inaczej na to, co Ty robisz, to nie znaczy jeszcze, że Ty musisz coś zmienić. To ma być dla Ciebie tylko i wyłącznie informacja. Która może ci pokazać na jakim na przykład poziomie wibracyjnym jesteś, jeśli tego nie widzisz. No bo bardzo często widzimy różne rzeczy dopiero poprzez kontrast, więc tak naprawdę to ma być dla ciebie informacja zwrotna, inaczej feedback. I do tego właśnie zmierzam. I teraz, jeśli chcesz to lepiej jeszcze wyczuwać, jeśli nie do końca wiesz, gdzie jest to powiedzmy Twoje centrum dowodzenia, to polecam takie bardzo proste ćwiczenie, które myślę, może ci dać do myślenia. Wybierz się w jakieś ciche miejsce do parku, gdzieś spędź trochę czasu samotnie, w pokoju czy gdziekolwiek. I teraz, jeśli w jakiejś kwestii nie wiesz, czy głowa ci coś podpowiada, czy intuicja ci coś podpowiada, to zamknij oczy, wycisz się na moment, pomyśl o tej sprawie i zobacz, jak się czujesz. Zobacz, jak się będziesz czuć, w zależności od tego, jaką potencjalnie drogę chcesz obrać. Czy jeśli powiedzmy przykładowo, no nie wiem, chcesz się przeprowadzić, chcesz być lub w związku lub wyjść ze związku, chcesz zmienić pracę, chcesz coś zrobić w swoim życiu, to w zależności od decyzji możesz odczuć, jak Twoje ciało na to reaguje. I teraz, jeśli poczujesz, że na przykład Twoje ciało jakoś tam negatywnie reaguje, jeśli poczujesz, że na przykład powiedzmy w kontekście pracy masz zmienić pracę i twoje ciało na przykład reaguje na to źle, budzi się w tobie strach, no bo za co ja będę żyć, no za co ja opłacę na przykład rachunki, kredyty czy inne rzeczy, ale wewnętrznie poczujesz, że to jest dobra droga, bo jeśli nawet teraz krótkoterminowo coś tam się sypnie, to długoplanowo dzięki temu na przykład zaowocujesz. I teraz bardzo mocno po, powinno być wyczuwalne dla ciebie takie rozgraniczenie wewnętrzne między takim błogim spokojem gdzieś tu w środku, a na przykład strachem, który będzie taki paraliżący na ciele. Jeśli poczujesz, właśnie, że ta otoczka z zewnątrz, to ciało, tak jakby próbuje Cię w pewnym stopniu blokować, próbuje w pewnym stopniu gdzieś tam Cię ograniczać. A intuicja Ci podpowiada, że w przyszłości będzie dobrze, że nie masz się o co martwić, że wszystko się ułoży tak jak powinno, to to właśnie będzie to rozgraniczenie, o którym ja mówię. To wewnętrzne, ten wewnętrzny głos płynący z wyższych wibracji w rozgraniczeniu z tymi niższymi wibracjami, do których jesteśmy uwarunkowani. Ponieważ ten przykład, który ja też podałem, Dotyczący muzyka wychodzącego do ludzi, tak naprawdę dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas od dziecka wychowuje się w takich ani innych rodzinach, każdy z nas ma styczność z ogromem ludzi w szkole, w pracy i w innych środowiskach i każdy z nas jest zwarunkowany do tego, aby słuchać otoczenia, a nie własnej intuicji. Przez to bywa to takie trudne, ponieważ ludzie są nauczeni najczęściej do tego, aby nie słuchać siebie. Aby słuchać właśnie innych, aby przywiązywać znaczącą wagę do tego, co pomyślą i powiedzą inni, a nie do tego, co my sami chcemy zrobić. I aby ten proces odwrócić, trzeba się tego stopniowo nauczyć. Ja tak samo na przykład jak nagrywam materiały na YouTubie, muszę dbać o to, aby wyrażać swoją własną ekspresję. Muszę brać oczywiście pod uwagę opinie innych, jakieś powiedzmy zapytania, prośby o nagranie jakichś materiałów, ale nie może to dochodzić do skrajnego poziomu. Nie może to być tak, że jak mi ktoś powie na przykład, Piotrek to jest do bani, Piotrek ty powinieneś zrobić tak i tak, Piotrek na przykład zrób to i to, bo powiedzmy dużo osób się ciekawi. No to, spoko. Ja mogę to zrobić, ale to musi być w zgodzie ze mną. Jeśli poczuję, że coś ze mną nie rezonuje, a milion osób mówi mi, że ja powinien coś zrobić, no to w dalszym ciągu nie powinienem tego robić, skoro to ze mną nie rezonuje, tak? Bo w momencie, kiedy ja zacznę to odwracać i zacznę za mocno słuchać opinii innych i zacznę w ten sposób blokować swoją wewnętrzną ekspresję, to wszystko się sypnie. Tak to właśnie działa. I tak długo, jak ja będę pilnował tego mojego centrum dowodzenia i wszystkie jakieś przekazy, które będą przychodziły do mnie z zewnątrz, będą ze mną w jakimś stopniu rezonować, i przepuszczę przez ten filtr, właśnie centrum dowodzenia te przekazy, to będę w stanie to wszystko fajnie kontrolować. Nie dam sobie wyjść na głowę, będę mógł wszystko fajnie prowadzić, moja ekspresja nie zostanie zablokowana, i co za tym idzie, będę mógł coś dać temu światu. I właśnie do tego zmierzam. I teraz tutaj. Y z grubsza powiedziałem co chciałem powiedzieć, ale na koniec jeszcze bym chciał dorzucić taką ciekawą dygresję, która jest dość zabawna i myślę, że może ci dać do myślenia. Swego czasu zostałem zaproszony na imprezę taneczną. Mam w moim kręgu znajomych, znajomy, która bardzo mocno kocha taniec, żyje w zasadzie tym tańcem. No i zaprosiłam mnie kiedyś na imprezę, na wyjazd taki taneczny. Ja jako osoba, która kompletnie nic z tańcem wówczas nie miała wspólnego, się oczywiście zastanawiałem, no bo to było nowe środowisko, jakieś tam nowi ludzie, nowe miejsce, nowe tańce, wszystko, wszystko, wszystko absolutnie nowe. Więc tak myślę, no co się może nie udać, skoro wszystko będzie nowe, nie? Więc pojechałem. No i tam e, wyglądało to mniej więcej w ten sposób że każdego dnia były jakieś takie warsztaty taneczne, uczono nas różnych rodzajów tańca. Tam były takie tańce jak na przykład salsa, baciata, kizomba, rueda była jeszcze i chyba jeszcze coś tam innego było, na co nie chodziłem zdaje się. W każdym razie takie rytmy powiedzmy latino. No i e, takie jak powiedziałem, każdego dnia były jakieś tak, tam warsztaty dla osób, które dopiero zaczynały najczęściej. No i na koniec dnia były imprezy. No i ja na tej jednej imprezie, zanomowo właśnie tej znajomej, zananoczyłem tam z jakąś dziewczyną. Jak się okazało, ta dziewczyna naturalnie na co dzień tańczyła zuka. Dla osób, które nie wiedzą, to jest taki taniec, gdzie kobiety w mojej ocenie nie mają kręgosłupa, ponieważ są niewiarygodnie gipkie. No i coś tam sobie próbowaliśmy tańczyć. Ona była bardziej doświadczona niż ja zdecydowanie. No, i tam zaleńczyliśmy i w pewnym momencie ją zapytałem, czy moglibyśmy zatańczyć w jakieś piosenki sensuala, bo to, co nas, to, czego nas uczono na początku, to oczywiście w trochę większym dystansie taniec, no bo to pierwsze jakieś tam nasze podstawy, pierwsze nasze kroki. A ja chciałem też spróbować tej części sensualnej, czyli w tej takiej zbliżonym dystansie, w bliższym dystansie, gdzie trzeba bardziej człowieka wyczuwać. No i coś tam kombinowaliśmy, coś tam mi podpowiedziała, ja zacząłem sobie coś tam próbować, rzeźbić, jakoś ją tam prowadzić, i w pewnym momencie, podczas tego prowadzenia, on do mnie mówi, Boże, ale ty fantastycznie prowadzisz, lepiej niż doświadczeni tancerze, a ja tak, ale ja przecież nie wiem, co ja robię, ona tylko, dobrze, dobrze, te tak krup. Zmierzam do tego, że ja tak naprawdę nie do końca potrafiłem powiedzieć, co ja robię. Próbowałem to wszystko jakoś tam wyczuwać. Nie, nie byłem nawet w stanie włączyć do końca głowy, bo nie miałem jakichś mechanizmów zakodowanych w głowie, które by mówiły mi, że mam się ruszać tak, a nie inaczej. I po prostu wszystko robiłem na czuja, wszystko robiłem intuicyjnie. No i teraz e, oczywiście po latach teraz sobie to wspominam dalej z tego polewkę, ale zmierzam do tego, że właśnie, żeby mieć pewność, kiedy nasza ekspresja pochodzi z intuicji, kiedy e, jakiś tam przekaz pochodzi ze źródła, to musimy mieć pewność, że różnego rodzaju właśnie blokady i różnego rodzaju jakieś głosy, wewnętrzne, opinie itd. są wyłączone, i że ta ekspresja właśnie wewnętrzna. Jest silniejsza niż te zewnętrzne głosy. I to najlepiej jest właśnie wyczuć w takich momentach, jak podałem, czyli na przykład w czasie medytacji, w czasie na przykład jogi, w czasie tańca, jakiegoś powiedzmy masażu, słuchania relaksacyjnej muzyki i wielu innych czynnościach, które w pewnym stopniu wyciszają właśnie ten umysł troszeczkę i pomagają poczuć to wszystko, co my robimy na co dzień. Ja na przykład też w czasie treningu czasami to sobie robię, ćwiczę sobie w ten sposób. Mogę oczywiście ćwiczyć siłowo, robić jakieś tam ciężkie, takie brutalne, powiedzmy, treningi, ale przykładowo, jeśli staję sobie na przykład na rękach i powiedzmy, jestem gdzieś na zewnątrz i muszę oczywiście zbalansować ciało, powiedzmy, wieje wiatr, który chce mnie wyprowadzić z równowagi, są dokoła ludzie i ja też nie mogę się na niej skupiać, tylko muszę pilnować tego, co robię, bo jeśli za bardzo się zacznę skupiać na tym, co na zewnątrz, to zacznę tracić balans i wiele innych czynników, które jeszcze jakieś tam należy brać pod uwagę, muszę tak naprawdę. Wyłączyć i skupić się na tym, co robię. Muszę się odciąć. Jest to też taki proces medytacyjny w czasie treningu. I zmierzam do tego, że tak naprawdę, jeśli poszukamy, to w każdej czynności, którą wykonujemy na co dzień, możemy znaleźć taką część, która jest dla nas intuicyjna. My wiele rzeczy robimy z automatu, tak naprawdę. Wie, na wielu rzeczach się na przykład nie zastanawiamy, jak powiedzmy szukamy sobie jakiś posiłek, czy robimy coś innego, my najczęściej o tym nie myślimy. I teraz, jeśli poszukasz na co dzień w wielu jakichś czynnościach e, tego, co przychodzi ci intuicyjnie, to łatwiej ci też będzie to wyłapywać w zupełnie innych jakichś czynnościach, i do tego zmierzam. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest dla ciebie logiczne, że znajdujesz w tym sens i że będzie w stanie ci to pomóc. Ponieważ Mimo tego, że staram się to ładnie ubrać w słowa, to w dalszym ciągu to wszystko polega na wyczuwaniu tego, na tej wyczuwaniu intuicji, wyczuwaniu przekazów wewnętrznych i wyłączeniu głowy. Więc mimo tego, tak jak powiedziałem, że ja próbuję to ubrać w słowa, to i tak należy to poczuć. I żeby to poczuć, trzeba zacząć to czuć. <noise> Dlatego zachęcam do rozwijania, być może zmiany rutyny na taką, która to umożliwi. Na ten moment to będzie tyle z mojej strony, tak jak powiedziałem mam nadzieję, że udało mi się pomóc, jeśli pojawią się jakieś pytania w tym kontekście to oczywiście zachęcam do ich zadawania. No i oczywiście to tyle z mojej strony nich. także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa!